Proszę Państwa, w gonitwie ósmej wystartuje 7 koni na dystansie 1000 metrów. Ostatnio ten dystans jest lubiany przez trenerów. Najkrótszy na torze z jedynką Makalan, to jest czterolatek podobnie irlandzki. Trener Wiaczesław Szymczuk, wsiądny jockey Konrad Mazur. Makalan to całkiem niezłej klasy latek. Wygrał oczywiście, miał udane starty w pierwszej grupie. Ja słyszałem, koń się specjalnie nie rozwinął i już w zeszłym roku szło jak po grudzie. Raz zajął tylko drugie miejsce. Powiedz mi, ty to już ciemniasz. To jest z trójką Duke Karakan. Hodowli irlandzkiej, czterolatek, trener Janusz Kozłowski, siodle jockey Anton Turgajew. W zeszłym roku Duke Karakan jego przyzwoicie wygrał dwa wyścigi. W tym roku na razie jeden start i miejsce piąte na dystansie 1400 metrów. Tutaj na pewno na 1000 metrów będzie on trudno. A to jest Tullamore, numer 5, koń hodowli irlandzkiej. Trener Maciej Jodłowski, wsiądę jockey Dastan Sabatbeko. Waga 63 kg, koń idzie grupę niżej. A to dlatego, że w zeszłym roku wygrał aż dwa wyścigi. W tym roku jeden start udany był blisko drugiego miejsca na dystansie 1400 metrów. Tutaj wystartuje z numerem 5, no i waga 63 kg. Zanim jest wprowadzony Fear of the Dark, to już jest koń pięcioletni, koń hodowli francuskiej, trener Krzysztof Ziemiański, wsiądę jockey Martin Sernester. Fear of the Dark jest takim jednostronnym flyerem, wygrywa na krótkich dystansach. W zeszłym roku dwa biegi właśnie wygrane na dystansach krótkich, w tym sezonie jeden start i miejsce trzecie. Był w walce, idzie pod wagą biegu. A to jest Lesbos, numer 7, bardzo ciekawy koń hodowli brytyjskiej, trener Kazimierz Rogowski, w siodle starszy uczeń Rafshan Beck Manbek. Wygrał za nim ostatnio właśnie Rafshan Beck na dystansie 1000 metrów dość łatwo, ale teraz ma dołożone 6 kg wagi, bo on idzie w grupę niżej. No i z pewnością będzie mu trudniej. W zeszłym roku koń biegał sporo wyłamywał, był nerwowy. W tym roku jakby nieco się uspokoił i od razu sukces w pierwszej gonitwie. Zanim jest prowadzona Freya Z dla szkodowni irlandzkiej, to jest 5 latka ze stajni Piotra Fiątkowskiego, siodę dżokę Aleksandrę Wysnikow. W zeszłym roku wygrała jeden bieg, jako 3 latka wygrała 3 latka. Szybka, ona wystarczy 7 metrów, może mieć pewne problemy, bo ma źle rusza ze start maszyny. I z dwójką Saif Shadat, 5-letni w Dziady Bałach, ze stajni Tomasza Pastuszki, wsiądę jockey Sanja Rabajew. Saif Shadat wygrał jeden wyścig w zeszłym roku. W tym sezonie na razie jeden start, niezłe piąte miejsce. I to już jest cała stawka 7 koni uczestników gonitwy 8, pobiegną na dystansie 1000 metrów.
Brawo, brawo! Dobra! Nie o to, nie o to.